To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku z Pawłem Smoleńskim przebijamy czarno-białe bańki wokół konfliktu Izraela z Palestyną. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Stanisław Skarżyński. Jest ze mną Paweł Smoleński, dziennikarz Wyborczej i specjalista od Izraela. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Mamy teraz, bo rozmawiamy w niedzielne, wczesne popołudnie, 148 ofiar po stronie palestyńskiej, 10 ofiar po stronie izraelskiej, to są zabici, rannych jest dużo więcej. Konflikt się rozpędza i nic nie zapowiada, żeby miał wygasnąć. Jaka jest twoja pierwsza reakcja na to, co się dzieje w Izraelu i co się dzieje wokół tego konfliktu? No pierwsza i moim zdaniem prawdziwa ocena tejże sytuacji jest taka, że mamy oto do czynienia z powtórką z rozrywki. Duży cudzysłów, bo gdzie ludzie giną, to żadnej rozrywki nie ma. To jest po prostu wielki, gigantyczny dramat. Tak w samym Izraelu i w strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu, jak na całym świecie, w Europie przede wszystkim. To jest dokładnie to samo, co było podczas poprzednich operacji w Gazie, podczas poprzednich krwawych odsłon konfliktu między Izraelczykami a Palestyńczykami. Jedną rzeczą nową, może nie do końca nową, ale tak odkurzoną, żeby tak ładnie znów wielki cudzysłów nam błyszczała, to jest ta atmosfera linczu, która panuje bądź panowała w miastach na terytorium Izraela, w miastach mieszanych najczęściej, czyli takich, gdzie co najmniej czwarta część mieszkańców to są Arabowie, i też w miastach, które mają 99,9% ludności arabskiej. To jest rzecz taka, jakiej tam dawno nie widziano, i mam głębokie wrażenie, że tego właśnie boi się opinia publiczna, boją się Izraelczycy niezależnie od narodowości, czy to Żydzi, czy to Arabowie. Ja w piątek rozmawiałem ze znajomym, który mieszka w Izraelu, takim przedstawicielem lewicowej, wiesz, telawiwskiej bańki, który tak naprawdę oskarżył Netanyahu, że to on jest sprawcą tej sytuacji, bo w ten sposób udało mu się zablokować powstanie opozycyjnego rządu, który by Netanyahu w końcu odsunął od władzy. Co myślisz o takiej interpretacji? No jest oczywiście taka interpretacja tego konfliktu, ale to jest moim zdaniem po pierwsze naznaczone tym stygmatem lewicowości. Ja nie twierdzę, że lewica izraelska jest zła, ale niewątpliwie tego typu głos mógł powstać tylko po tamtej stronie. Powtórę, to jest historia o wiele głębsza oczywiście. Mianowicie rzeczywiście jest tak, że istniała, czy do tej pory istnieje, bo to się nie skończyło, szansa na odsunięcie po kilkunastu latach Netanyahu z fotela premiera. Ale czy by to się spełniło, tego naprawdę nikt nie wie, jako że negocjacje po tej mniej prawicowo-centrowej stronie niż strona premiera Netanyahu szły również z partiami arabskimi, a głównie z partią fundamentalistów islamskich. I jakby to wyszło w koniec końców, jak oni by się potrafili dogadać, ja nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek nie wykluczam, rzeczywiście nie wykluczam, że takie znudzenie Bibim, zmęczenie Bibim wreszcie by dało jakiś upust i nowy rząd by powstał. Ale dlaczego ja mówię, że to jest głębsze? Otóż to jest głębsze no 100 razy, jeżeli nie milion razy, bowiem od kilkudziesięciu lat, a może, no tak trzeba liczyć, a co najmniej od kilkunastu, pod 20 bardziej niż 11, Izrael szalenie przesunął się w prawą stronę, co w tamtym języku znaczy, że to jest takie zamknięcie się w swojej religijno-nacjonalistycznej rzeczywistości, jak zawsze to dotyczy obu stron konfliktu, czyli to dotyczy izraelskich Żydów, to dotyczy izraelskich Arabów, tylko że tutaj no to i nacjonalizm i religia
wygląda kompletnie inaczej niż w przypadku Żydów. No i oczywiście to dotyczy terytoriów okupowanych, no i Strefy Gazy też. Nie wątpię, że wielką rolę odegrał tutaj premier Netanyahu, który w tym pchaniu Izraela w prawą stronę ma gigantyczny udział, gigantyczny. Co wynika moim zdaniem nie tyle z jego przekonań, choć być może, pamiętajmy, że jego ojciec Yidol był takim wielkim ideologiem prawicowego syjonizmu, ale to przede wszystkim wynika moim zdaniem z cynizmu politycznego i z takiej typowej, no co tu dużo mówić, Bibi Netanyahu jest 1000 razy zdolniejszym izraelskim Jarosławem Kaczyńskim, tak? Cynizm, wyrachowanie, idea, jeśli już, to gdzieś pewnie jakaś jest, ale głęboko przysypana i schowana i lepiej się na nią nie powoływać. To jest ciekawe, że wspomniałeś o Jarosławie Kaczyńskim i o PiS, bo ja mam taką myśl, która mi towarzyszy, kiedy obserwuję to, co tam się dzieje, że Izrael i Palestyna, czy może bardziej Likud i Hamas są takimi przykładami, jak nacjonalizmy podają sobie rękę ponad granicami. Tak jak Jarosław Kaczyński deklaratywnie nienawidząc Rosji i będąc bardzo rosyjskim, tak naprawdę gra w tej samej lidze co Putin. To jest dość dobre porównanie, niemniej ja sobie myślę, że no to tutaj jest naprawdę różnica klasy, bo niestety, co by nie mówić, ale cynizm i wyrachowanie też ma klasy, też ma pierwszą ligę i ligę trzecią albo czwartą, ale tu jest, myślę, fałsz takiego rozumowania, mianowicie Hamas to nie jest lustrzane odbicie Likudu. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli mówimy o lustrzanym odbiciu Hamasu po izraelskiej stronie, to będzie to, no tak na razie, szczęśliwie bardzo marginalne ugrupowania nawiązujące do pomysłów na politykę, które głosił lata temu rabin Meir Kahane, który był regularnym faszystą po prostu i rasistą i tu nie ma najmniejszej debaty w tym względzie. Tacy ludzie są w Izraelu. Tacy ludzie zawsze byli w Izraelu, przez większy czas istnienia Izraela oni byli marginalizowani, ale też pojawiali się w Knesecie i w tej kadencji Knesetu takich jest tam dwoje bodaj. Niemniej Bibi rzeczywiście puszcza do nich oko, do tej bardzo religijnej, bardzo nacjonalistycznej izraelskiej prawicy, bo wie, że to jest jego zaplecze gdzieś tam, że to jest jego siła. A Hamas od tych ludzi naprawdę nie różni się niczym, naprawdę. Jeżeli się popatrzy na bojówki, na zdjęcia bojówek Hamasu, na filmy, które oni sobie sami nagrywają, a z drugiej strony popatrzy się na selfie, na filmiki wrzucane do internetu, które nagrywają sami sobie młodzi ludzie, oni się nazywają Młodzież ze Wzgórz, to jest taka właśnie grupa dość nieformalna, ale troszkę sformalizowana, niby nieliczna, ale może trochę zaliczna, bardzo młodych ludzi, bardzo radykalnych, bardzo religijnych, bardzo nacjonalistycznych. Oni wyglądają to samo, oni tak samo wrzeszczą, choć w innych językach, oni tak samo kufijami palestyńskimi zasłaniają sobie twarze, tak samo trzymają w rękach noże, więc no jeżeli symbolika jest niemalże identyczna, jeżeli to, co możemy zobaczyć jest takie same, no to moja intuicja idzie w tym kierunku, że oni są po prostu identyczni. No to są siamskie dzieci jednej matki, która się nazywa nienawiść. Ale Bibi Netanyahu bardzo sprawnie to rozgrywa, bo cały ten konflikt zaczął się od tego, że postanowiono wysiedlić kilka rodzin ze wschodniej Jerozolimy. Hamas odpowiedział rakietami, Izrael odpowiedział ogniem. Sytuacja się zaostrza i w zasadzie cały świat musi się temu przyglądać i nikt nie ma skutecznych narzędzi nacisku na Izrael, żeby to zatrzymać, prawda? Skutecznych narzędzi nacisku na Izrael to nigdy nie było, bo to jednak również na Palestyńczyków, proszę zważyć, bo tłumaczenie Palestyńczykom, żeby się wyrzekli strzelania w Izrael rakietami, żeby się wyrzekli terroru, etc., etc., nie przynosi żadnych efektów. Najmniejszych. Więc tu mamy do czynienia z takim oto podwójnym zjawiskiem. Powtórę, no to nie jest tak, że ten konflikt się zaczął od próby wysiedlenia Bogu ducha winnych rodzin palestyńskich z ich odwiecznie palestyńskich domów. Tu historia jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowana, jak historia
całego Izraela i autonomii palestyńskiej i współżycia obu narodów na tym takim spłachetku ziemi, który gdyby nie najświętsze miejsce judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, to w ogóle nikogo by nie obchodził. Rzecz w tym, że te domy, z których planowano, tak powiem, co nie doszło do skutku, bo jeszcze nie ma ostatecznej decyzji sądu, wysiedlić cztery rodziny palestyńskie do 1948 roku, czyli do wojny o niepodległość Izraela, były domami zamieszkałymi przez Żydów. Była to własność żydowska, kupiona u schyłku XIX wieku. Te domy mieszczą się w dzielnicy, która tak wtedy, jak i dzisiaj nazywa się Sheikh Jarrah. Po 1948 roku Sheikh Jarrah znalazł się po stronie arabskiej, po stronie jordańskiej, bo wtedy jeszcze nikt nie mówił o narodzie palestyńskim, a tym bardziej o niepodległej Palestynie. No i obserwujemy oto w tym 1948 roku takie zjawisko. Mianowicie rzeczywiście z terenów dzisiejszego Izraela ucieka cała masa Palestyńczyków, często jak w Ramli czy w Lod, wyrzuconych przez izraelskie wojsko, przez Haganę, do tego przyznawał się w pamiętnikach błogosławionej pamięci Yitzhak Rabin, laureat pokojowej Nagrody Nobla za porozumienie w Oslo, że między innymi on był dowódcą, który wydawał rozkazy, by tak skutecznie postraszyć arabskich mieszkańców Lod i Ramli, żeby oni po prostu zwiali. Ale z drugiej strony, i o tym też trzeba pamiętać, ta ucieczka Arabów z Palestyny następowała po głębokich deklaracjach i takich bardzo uprawdopodobnionych i zachęcających Arabów, żeby zeszli z linii frontu, dlatego że miłujące pokój państwa arabskie, które natychmiast po ogłoszeniu deklaracji niepodległości napadły na Izrael, zakomunikowały, iż ci Żydzi zostaną lada chwila zepchnięci do Morza Śródziemnego i tamże utopieni, to Arabowie sobie wrócą do swoich domów i wszystko będzie po staremu, więc po co się narażać? No okazało się, że nie wrócili, na tym polega problem. Natomiast no, była ta izraelsko-jordańska granica. Cóż to się stało po jordańskiej stronie granicy? Otóż stamtąd wyrzucono bardzo brutalnie 100% Arabów, czego Izraelu powiedzieć się nie da. 100% Żydów, czego Izraelu powiedzieć się nie da. I między innymi te cztery rodziny zostały wygnane ze swoich domów w Sheikh Jarrah, które były jak najbardziej uczciwie kupione. Jak najbardziej wszystko było lege artis. Zresztą to nie oczywiście nie jedyny przypadek, bo też z wielu wsi, które dzisiaj należą do zachodniego brzegu Jordanu, legalnie i uczciwie kupionych przez Żydów wyrzucono w 100% albo ich wymordowano. Tu jest pies pogrzebany, tak? Bo na dobrą sprawę nie wiadomo, co jest ważniejsze, czy litera prawa, wtedy te domy należą do Żydów i powinny wrócić do właścicieli, czy coś takiego jak ogólnie pojęta sprawiedliwość albo historia. Bo jeżeli ogólnie pojęta sprawiedliwość jest ważniejsza, to wtedy absolutnie słusznym są zarzuty Palestyńczyków, Arabów izraelskich, które w 100% prawdziwe brzmią tak, no Żydom wolno odzyskiwać to, co utracili w roku 1948, a nam nie wolno odzyskiwać tego, co też nam przepadło w tym 1948 roku. No więc tutaj nie ma symetrii, to jest niesprawiedliwe. No i historia też tutaj się kłania i to się kłania bardzo nisko w pas, co w Polsce powinno być świetnie zrozumiałe. Mianowicie, że jeśli przyjechałby do Wrocławia czy do Szczecina jakiś Ulrich Schmidt i powiedział, żeby się zabierać z domu, który on utracił w 1945 roku, prawda? No to wtedy można mu powiedzieć, żeby się jednakowoż gdzieś pocałował, bo coś się zmieniło. Zmieniła się po prostu rzeczywistość i tego typu żądania są kompletnie bezpodstawne. No ale to jest oczywiście powód do rozmów. A jeżeli na to nałożymy ten straszliwie niefartowny w tym roku kalendarz, mianowicie z jednej strony Ramadan, miesiąc postu, kiedy Arabowie jedzą tylko w nocy, piją tylko w nocy, modlą się. To trwa naprawdę tak długo, że można czuć się po
pod koniec Ramadanu wymęczonym, takim przepuszczonym przez maszynkę do mięsa albo przez taki magiel, tak? A pod sam koniec Ramadanu przypadał Dzień Jerozolimy, czyli ten dzień, kiedy część Izraela, bo nie cały, ale część Izraela świętuje zjednoczenie świętego miasta po wojnie sześciodniowej, po 67 roku. I wtedy przez Jerozolimę przetaczają się pochody, które też, żeby można było to do czegoś przyrównać. Ludzie, którzy idą w tych pochodach, to są mniej więcej tacy sami ludzie, którzy maszerują pod hasłami Polska zawsze katolicka 11 listopada w Warszawie. No więc jeżeli takie dwa żywioły występują naprzeciwko siebie, jeżeli się stykają ze sobą, jeżeli do tego dochodzą jeszcze takie zadawnione historyczne żale i żale absolutnie współczesne i no wszystko to, co prowadzi raczej do napięć niż do zgody, no to wtedy mamy wybuch. I tak się zdarzyło w tym roku. Oczywiście, znaczy ja stawiam pytanie takie, a co Hamas ma do tych czterech domów w dzielnicy Sheikh Jarrah? Co to ich w ogóle obchodzi? Ty wiesz, co to ich obchodzi, Stasiu? Bo ja nie wiem. Moim zdaniem ich to nic nie obchodzi, to jest, wiesz, tylko narzędzie... No i tu mamy kolejną jakby odsłonę tego problemu. Oczywiście, że to ich nic nie obchodzi. I oczywiście, jeżeli by chcieli pracować na rzecz Palestyńczyków, to się powinni zająć swoimi poddanymi w Gazie. Tymczasem oni się swoimi poddanymi w Gazie zajmują w bardzo specyficzny sposób, jak każda religijno-nacjonalistyczna, do głębi skorumpowana dyktatura. A tu nagle Hamas ustawia się w pozycji obrońcy wszystkich Arabów z Palestyny. No to jest jakieś głębokie nieporozumienie. Poza tym, co do tych czterech domów w Sheikh Jarrah ma ostrzeliwanie z Gazy obiektów cywilnych na terenie Izraela? Przecież Hamas nie strzela na poligony wojskowe, do jednostek wojskowych, nie wiem, no tego nie robi. Hamas strzela w supermarkety, w domy mieszkalne, w przedszkola, w pracę zabaw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale jest taki problem, wiesz, ja dlatego pytam, dlaczego nie możemy nacisnąć na Izrael, że wychodzę z założenia, że Izrael to jest jakby nasza strona świata, tak, geopolitycznie, nasza, Zachodu. Że wiesz, Izrael ma mocne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, podczas gdy Hamas jest finansowany przez Iran, Hezbollah jest finansowany przez Rosję, więc to wiesz, no nie mój cyrk, nie moje małpy, a jednocześnie z drugiej strony jest ten problem, że wiesz, mamy 148 osób zabitych po stronie palestyńskiej i 10 osób zabitych po stronie izraelskiej, więc to Izrael ma tutaj, no, monstrualną przewagę militarną. Oczywiście, że tak. I Palestyńczycy powinni się cieszyć, że Izrael ma taką przewagę militarną. I co rozsądniejsi wiedzą, że tak gigantyczna przewaga militarna Izraela wychodzi również na ich, czyli palestyńską korzyść. Chcę wyobrazić, że Izrael traktowałby strefę Gazy taką bronią, jaką dysponują Palestyńczycy. Proszę sobie to wyobrazić. Że strzelałby na oślep. Ech, no kochany, oczywiście, że strzelałby na oślep. Teraz wyobraźmy sobie, ile by było ofiar. To jest znowu bardzo, bardzo takie złożone i zależy, z jakiej strony spojrzysz, to widzisz co innego. Znaczy oczywiście ta wojna w wydaniu Izraela często gęsto, za gęsto wygląda tak, że oto siedzi sobie w schronie młody człowiek w mundurze, ma przed oczyma ekran komputera i joysticki, jak w grze jakieś, tak? Naciska te joysticki, widzi kreskę na ekranie i nagle widzi boom. Okej. No to się... I oczywiście taki sposób prowadzenia wojny może bardzo głęboko zdeprawować tego, który tę wojnę tak prowadzi. To jest dla mnie absolutnie oczywiste, bo on nie widzi całego zła wojny, nie widzi tego całego okrucieństwa. On jest w rzeczywistości wirtualnej, choć jest to rzeczywistość prawdziwa i krew się leje naprawdę.
Ale te tak prowadzone rakiety, czy te naprowadzane laserowo bomby zrzucane z samolotów i tak dalej, mają pole rażenia, znaczy ta celność to jest kwadrat, nie wiem, 5 na 5 centymetrów, 15 na 15. Opowiadał mi mój przyjaciel, który jest współzałożycielem takiej organizacji izraelskiej, izraelskich kombatantów, która się nazywa Przełamać Ciszę, Shovrim Shtika. Otóż Yehuda i jego przyjaciele nic nie robią od wielu, wielu lat, tylko monitorują nadużycia izraelskiej armii, oczywiście przeciwko Palestyńczykom, tak? Przez prawicę izraelską są uznawani za zdrajców, łajdaków najgorszego sortu. I otóż właśnie tenże Yehuda, również kombatant, żołnierz frontowy, opowiadał mi, że kiedy była druga intifada i on stacjonował wtedy w miejscu straszliwym, rzeczywiście najgorszym z możliwych, czyli w Hebronie, obsługiwał wyrzutnie granatów. Taką oto maszynkę, jak mi próbował opowiadać, która wysyłała w ciągu minuty, nie wiem ile tych granatów, ale 100 albo 200 albo coś takiego. To było bardzo nowoczesne na owy czas. Niesłychanie wręcz nowoczesne, niesłychanie wręcz precyzyjne. Problem polega na tym, że po jednej salwie lufy tej wyrzutni granatów się rozkalibrowywały, zmieniała się, nie wiem, gęstość powietrza, bo się troszeczkę zmienił wiatr, albo wilgotność, albo ta, albo tamta, albo dziesiąte. I z celności, która wynosiła powiedzmy 5 metrów na 5 metrów, czy 10 metrów na 10 metrów, robiła się celność 20 na 20. No to teraz sobie wyobraź, jaka to jest różnica. To jest gigantyczna różnica. To jest niewiarygodna wręcz różnica i to jest właśnie różnica, jakie szkody może czynić broń niezaawansowana technicznie w stosunku do broni zaawansowanej technicznie, której oczywiście z moralnego punktu widzenia nigdzie, nigdy nie powinien nikt wyprodukować, bo na cholerę w ogóle nam jakiekolwiek pistolety. To jest rzecz niepotrzebna, ale to jest, jak wiemy, marzenie ściętej głowy. No, do tego dodajmy taką oto rzecz, że miłujący pokój towarzysze z Hamasu, bogobojni i niewiarygodnie wręcz honorowi i uczciwi, uwielbiają ustawiać wyrzutnie rakietowe na przykład na dachu szkoły albo przedszkola. Ja to widziałem na własne oczy. To nie jest tak, że ktoś mi opowiadał, tak? Ja to widziałem. Po prostu to widziałem. Widziałem, jak strzelano z okien szkoły na terytorium Izraela. Że były tam dzieci. No szkoła jest od tego, żeby nie były dzieci, prawda? To w ogóle nikomu nie szkodzi. No oni strzelają z terenu bazarów. Oni strzelają właśnie z miejsc, gdzie jest ludność cywilna, licząc na to, że te dzieciaki palestyńskie, ta mała Fatimka, ten mały Ali, ta mała Nur, ten mały Mohammad obronią ich przed odwetem. Jak się schowają za plecy dzieci albo ludzi chorych, niewinnych, cywilów, no to może Izraelczykowi zadrży wtedy ręka, a oni będą dowoli się bawić. No. Pamiętajmy również, że Hamas podaje statystyki i okej, można w te statystyki wierzyć albo nie wierzyć, natomiast nie podaje statystyk Palestyńczyków zabitych przez palestyńskie rakiety, bo czasami jest to takie badziewie, że zanim się oderwie od ziemi, to potrafi wybuchnąć i zniszczyć cały kwartał wioski albo miasta. Spróbujmy wybrać się jeszcze w przyszłość, bo skończy się to jak zwykle kilkuset ofiarami. Czy widzisz jakąś drogę do tego, żeby z tego klinczu i blokady wyjść? Myślę o tym, że Izrael latem zeszłego roku podpisał umowę i nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ma już unormowane stosunki z... Nie tylko, bo i z Marokiem i kombinuje od wielu, wielu lat z Arabią Saudyjską i tak dalej. Z Egiptem oczywiście, z Jordanią. Gdzie to jest pies pogrzebany? To jest pies, jeżeli mówimy o sytuacji międzynarodowej, jest pogrzebany w największym bliskowschodnim konflikcie, z którego rozmiarów my sobie nie zdajemy sprawy. To nie jest konflikt Żydzi versus Arabowie, tak? To jest konflikt wewnątrz islamu, czyli szyici, Iran głównie, ale nie tylko, bo znaczna część Iraku, Bahrain, spora część ludności Arabii Saudyjskiej to są szyici, versus sunici.
I to jest konflikt, przynajmniej dzisiaj, tak głęboko ideologiczny i tak głęboko właśnie od sobie strony, że tam by wystarczyła iskra, żeby przerodzić to w otwartą wojnę religijną. Co Izrael robi w takim konflikcie? No, Izrael jest bardzo potrzebny, dlatego że jako jedyny kraj na Bliskim Wschodzie może rozłożyć parasol atomowy nad krajami sunnickimi. A przecież wszyscy wiedzą, że nawet jeżeli Iran mówi, że nie robi bomby atomowej, to ją robi. No bo tak ajatollahowie mają, że od prawdy jest im daleko, jak z Warszawy do Antarktydy mniej więcej. No więc Izrael dlatego jest proszony przez przeróżne kraje arabskie, żeby trzymać z nimi sztamę, bo daje po prostu jakieś gwarancje bezpieczeństwa. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie izraelska lewica, która dążyła, wymyślała pokój, choć najczęściej jakby realizowany tenże pokój, a przynajmniej fragmenciki jego jakieś, były realizowane przez prawicę. Lewica dawała impuls, prawica dokończała. Otóż to nie izraelska lewica jest wiarygodna dla swoich arabskich sąsiadów, czy to dla Palestyn, dla przywództwa. Ja nie mówię o ludziach, bo nie mam najmniejszego tytułu, żeby się wypowiadać, co poszczególni Arabowie myślą. Natomiast dla przywództwa oczywiście, że lewica jest niewiarygodna, no bo mówi im, że oni by tak chcieli pokoju. A przecież jaki jest możliwy pokój między Arabami i Żydami, między judaizmem a islamem? Nie ma takiej możliwości, bo oni mówią, żeby nie chcieli ich tam, nie wiem, mordować. A jak to nieprawda? Przecież na pewno byście nas chcieli mordować, tylko wy kłamiecie, bo my takie same mamy mniej więcej poglądy wobec was, takie same pragnienia, nie jesteśmy w stanie ich tylko zrealizować. A jeżeli Bibi mówi to, co mówi, zachowuje się jak zachowuje, jest, no każdy to widzi, nie tylko Izraelczyk, że jest takim dość zasadniczym przeciwnikiem rozwiązań liberalnej demokracji, no to przywódcy arabscy, szejkowie z Zatoki Perskiej, czy król Maroka, no to patrzą na Izraelczyków, mówią, no, na Bibiego, mówią, tak, no, on jest taki jak my przecież. On nas nie oszukuje, on mówi prawdę. On ogląda się na prawdziwe warunki, które wokół panują i on postępuje jakby wedle tego, co jest możliwe, a nie opowiada dymdymałów o granicach i możliwej w przyszłości przyjaźni żydowsko-arabskiej. Bibi jest wiarygodny. Po prostu. Palestyńczycy nie są, tak na dobrą sprawę, dzisiaj nikomu potrzebni. Naprawdę nie są nikomu potrzebni, chyba że jako taki wentyl dla, albo taki, jakby to powiedzieć, no, poligon doświadczalny trochę papierek lakmusowy dla radykałów, tak z Iranu, jak i radykalnych wahabitów z Zatoki Perskiej, z Egiptu, z innych krajów arabskich. Nie widzisz w przyszłości dwóch państw istniejących pokojowo obok siebie? To jest niemożliwe. Już dzisiaj to jest niemożliwe, chyba że... Znaczy inaczej. Bliski Wschód to jest takie miejsce, które nie bez kozery nazywa się Ziemią Świętą. Ziemia Święta słynie z tego, że dzieją tam się cuda. Tak? Nie na zawołanie i nie każdego roku, ale dzieją się cuda, więc zawsze możemy liczyć na interwencję opatrzności, na cud. Natomiast tak, to jest absolutnie niemożliwe. No. To też jakby taki przykład, który jest, myślę, dobrą ilustracją. Otóż ja byłem w 2005 roku w strefie Gazy i w Izraelu, kiedy trwała operacja usuwania żydowskich osiedli ze strefy Gazy, którą zarządził Ariel Sharon, ówczesny premier i generał izraelski. I to szło o 12 tysięcy osadników. Część dobrowolnie wyjechała, ale dojechała taka bardzo rozparzona, napalona religijno-nacjonalistyczna młodzież po to, żeby bronić tych osiedli, etc. No znamy te argumenty znakomicie. No koniec końców mówimy o kilkunastu tysiącach ludzi, którzy z tej Gazy postanowili nie wyjść.
Oczywiście zostali wywiezieni. To w ogóle nie było takiej możliwości, żeby oni zostali. Ale koszta tej operacji, tak polityczne, jak finansowe, jak społeczne, no mnożymy wszystkie pola i nigdy nie opowiem o całości, były gigantyczne, ogromne. Idzie o 12 tysięcy ludzi. Tymczasem dzisiaj dwa osiedla, co najmniej dwa osiedla na zachodnim brzegu, położone tuż przy zielonej linii, czyli przy tej, można sobie wyobrazić, granicy między niepodległą Palestyną a Izraelem, Modin Illit i Beitar Illit, jedno liczy powyżej 100 tysięcy, drugie 100 tysięcy. Znaczy nie, też tutaj nie dam głowy, bo to są dane z przed dwóch chyba lat czy trzech. Wszystko jedno. W każdym razie, kiedy ja tam sobie po tych osiedlach na zachodnim brzegu jeździłem, oglądałem, rozmawiałem i po prostu widziałem, że to jest kompletnie inna rzeczywistość niż ta, która była w czasach porozumień z Oslo. Jest takie, kiedyś to było największe osiedle, nazywa się Ariel. Do dzisiaj to jest osiedle bardzo duże, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi tam mieszka, ale w porównaniu do tych dwóch gigantów to w ogóle nie jest nic, tak? Więc osadników jest koło 600 tysięcy, a może nawet więcej. Nic nie wskazuje na to, żeby ich liczba się zmniejszała, choć szczerze powiedziawszy, te osiedla stosunkowo niewiele poszerzają się terytorialnie, jak również niewiele przybywa nowych, legalnych w świetle izraelskiego prawa. Raczej te nielegalne w świetle izraelskiego prawa są legalizowane, ale też nie za chętnie, nie za często. Natomiast tam jest niewiarygodnie więc wysoki przyrost naturalny w tych osiedlach. Tam jest taniej niż w Izraelu, o wiele taniej, a Izrael czasów Bibiego Netanyahu przestał być państwem socjalistycznym i socjalnym, tylko jest państwem liberalnym, ergo rozpiętości w poziomie życia między obywatelami Izraela są gigantyczne rzeczywiście. No więc jeżeli na zachodnim brzegu jest taniej, to znakomita większość ludzi, która tam mieszka, jedzie tam tylko i wyłącznie po to, że ich po prostu na to stać, a nie stać ich na mieszkanie w Tel Awiwie, czy w Hajfie, czy w Jerozolimie. To są setki tysięcy ludzi. No nie wyobrażam sobie, że można było dzisiaj ewakuować setki tysięcy ludzi. Nie ma takiej możliwości. Poza tym jest jeszcze klimat społeczny. Oni nie chcą żyć w dwóch państwach. Jedni i drudzy, ci najbardziej jakby zaangażowani w te spory, uważają, że powinno być jedno państwo. Izraelczycy mówią, no bo Judea i Samaria, czyli zachodni brzeg, to jest to historyczne dziedzictwo, biblijne dziedzictwo Izraela, Pan Bóg dał nam tę ziemię, ergo nie będziemy się o nią targować. A Arabowie mówią tak, no musimy mieć wspólne państwo, skoro nie chcieliście dwóch i zobaczymy za 20 lat. Ponieważ nasz przyrost naturalny jest tak wysoki, że jeżeli nie zafundujecie nam apartheidu, na zachodnim brzegu jest apartheid, w Izraelu apartheidu nie ma. Więc jeżeli nie zafundujecie nam apartheidu, nie odbierzecie praw wyborczych, to za 20 lat premierem Izraela będzie Arab, prezydentem będzie Arab i większość w Knesecie to będą Arabowie. Bardzo proszę. No to jest sytuacja bez wyjścia dla obu stron. Jest takie miasto na północy Izraela, które nazywa się Akka. To jest absolutnie kapitalne turystyczne miasto, bo tam jest wszystko od czasów, nie wiem, powstania Machabeuszy przez islam, wyprawy krzyżowe, współczesną czy nową historię Izraela. No po prostu wszystko. W tym mieście znakomicie, stare miasto jak wszędzie w Izraelu jest taką arabską kasbą rzeczywiście, z małymi enklawami żydowskimi. Dookoła są żydowskie osiedla, to jest miasto mieszane. Otóż w Akko, jak zaczęła się ta piekielna awantura, arabski tłum, motłoch, zlinczował żydowskiego nauczyciela, który do tej pory leży pod aparaturą podtrzymującą życie. Podpalono żydowską rybną restaurację właśnie na Starym Mieście, akurat znajdującą się. I na koniec zrobiono rzecz absolutnie barbarzyńską, najgorszą od możliwych. Otóż podpalono Centrum Teatralne w Akce, istniejące prawie 40 lat, prowadzone wspólnie przez Arabów i przez Żydów i będące taką wizytówką miasta, jak powinna wyglądać pozytywna i taka bardzo
przynosząca dobre owoce kooperacja między dwoma religiami, dwoma narodami, po prostu między ludźmi. I podpalono tenże centrum, co wydawało się niemożliwe, bo wydawało się, że centrum teatralne w Akce jest świętością. No i tutaj chyba, to zrobili Arabowie zresztą, tutaj chyba przelała się czara goryczy, jako że dzisiaj, jak wszedłem sobie w internecie, w informacje z Akko, to się okazuje, że na ulice, w te miejsca, które były dotknięte zamieszkami i tam, gdzie dokonano tego linczu na żydowskim nauczycielu, udali się tłumnie Żydzi i Arabowie, żeby sprzątać, naprawiać, poprawiać, żeby pokazywać, że oni chcą razem. No więc to jest naprawdę ta jedna, daj Boże, nie jedyna z dobrych wiadomości. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Niestety nie mamy więcej czasu na rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli do tego tematu już nie wracać. Mam nadzieję, że będziemy mogli pojechać do Izraela i napić się tego świetnego wina z wzgórz Golan, o którym mi kiedyś opowiadałeś i które jest podobno świetne, ale nie wolno go pić, jeżeli się jest izraelską lewicą. I w imieniu Doroty Wysockiej-Sznep zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu 8.10 Gazety Wyborczej. Dzisiejszy wyprodukowały Martyna Turska i Julia Radziwiłł. Ja nazywam się Stanisław Skarżyński. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.